A wierzycie w przyjaźń damsko-męską? Tak. Moim zdaniem ładna dziewczyna nie może mieć przyjaciela. Uwielbiam, jak moje najładniejsze koleżanki mówią: Marcin, mam przyjaciela od 15 lat. Tak? Ciekawe. A wyznał ci kiedyś miłość? Tak, ale już sobie to wyjaśniliśmy. Jeżeli nie wierzysz, to zrób mu test na przyjaciela. Polega na tym, że obserwujesz jego reakcję, gdy opowiadasz mu swój najlepszy seks w życiu. I wtedy, wiesz, ten przystojny blondyn wziął mnie do siebie do domu. Tam rozebrał, a później spełnił moje wszystkie najskrytsze marzenia erotyczne. A później dołączył do nas jego kolega i tak mi we dwóch przetrzepali nietoperza. No, żałuj, że cię tam nie było. Jeżeli on mówi, tak, tak, żałuję, to kurwa nie jest przyjaciel. A nie wiem, czy wiecie, bo w tym sezonie najmodniejszy jest przyjaciel gej. Kobiety go uwielbiają. On jest taki cudowny. Rozpoznaje kolory. I jesteśmy ze sobą tak blisko. Jesteście ze sobą blisko, bo udaję geja. Wiem, co mówię. Ile razy ja udawałem, z moją najładniejszą przyjaciółką oglądamy komedię romantyczną, ja kładę jej rękę na piersi, ona: Marcin, co ty robisz? Wiesz, jestem gejem, jesteś bezpieczna. A, to masz też drugiego. Marcin, a co tobie najbardziej podoba się w facetach? Imiona. Jest coraz później. Ucieka mi ostatni autobus. Pytam, czy mogę zostać na noc, ale Marcin, ja mam tylko jedno łóżko. Wiesz? Jestem gejem, jesteś bezpieczna. No i w końcu gaśnie światło, kładziemy się pod jedną kołdrą, ja się do niej powoli przysuwam, a ona: Marcin, co ty robisz? Przecież jesteś gejem, taki się już urodziłeś, jesteś gejem, tego się już nie da zmienić. Marcin, że ty jesteś gejem. Tak, ale takim gejem zboczeńcem.